Magia bajek przedstawia Czerwony Kapturek. Była sobie raz mała dziewczynka, tak słodka i miła, że kto ją tylko poznał, musiał ją polubić. Ale najbardziej ze wszystkich kochała ją babcia. Dziecko dostawało też od swej dobrej babuni prześliczne podarki, coraz to inne. I staruszka sama już nie wiedziała, co ma wymyślić, aby ucieszyć ukochaną wnuczkę. Pewnego razu podarowała jej prześliczny kapturek z najpiękniejszego czerwonego aksamitu. Dziewczynce było tak ślicznie w tej czapeczce i tak się nie ucieszyła, że nie chciała się z nią wcale rozstawać. Nie zdejmowała jej też z głowy przez cały dzień. Dlatego nazywali ją wszyscy czerwonym kapturkiem. Pewnego razu rzekła mamusia do czerwonego kapturka. Ubierz się ładnie, umyj starannie czerwony kapturku, bo pójdziesz do babci. Dziewczynka ucieszyła się, bo bardzo lubiła odwiedzać babunię. Wystroiła się jak mogła najpiękniej. Potem mamusia dała jej koszyczek, do którego włożyła doskonałe ciasto z rodzynkami i butelkę słodkiego soku z malin. Pocałowała córeczkę na pożegnanie i powiedziała: Zanieś babci te rzeczy, Czerwony Kapturku. Biedaczka nie czuje się dobrze, więc trzeba by się troszkę pokrzepiła. Idź grzecznie i nie biegaj zbyt szybko, żebyś nie upadła i nie stłukła butelki. Nie zatrzymuj się też nigdzie, byś zdążyła przyjść do babci jeszcze przed śniadaniem. A nie schodź z prostej drogi. Pamiętaj, żeby ci się coś złego nie przydarzyło. Pamiętaj także o tym, żebyś się ładnie ukłoniła, gdy kogo spotkasz po drodze, a jak przyjdziesz do babci, to nie rozglądaj się od razu po wszystkich kątach i nie zapomnij powiedzieć dzień dobry. Zrobi wszystko tak, jak każesz, mateczko, przyrzekł czerwony kapturek, a potem pocałował mamusie na pożegnanie i wybrał się w drogę. Droga czerwonego kapturka prowadziła najpierw przez pole. Dziewczynka szła ścieżką prowadzącą między dwoma łanami zboża. Złote żyto szumiało wesoło i kłaniało się dziewczynce. Koniki polne ćwierkały tak głośno, że zagłuszały skowronka, który wzniósł się wysoko i śpiewał swoją zwykłą, poranną piosenkę. Czerwony kapturek maszerował raźno i podśpiewywał sobie. Pójdziemy do lasu, raz, dwa, trzy. Zobaczymy wilka, raz, dwa, trzy. A ten wilczek szary, bury, makły, ostre i pazury, raz, dwa, trzy. Dzień dobry, polna myszko, powiedziała przerwawszy swój śpiew dziewczynka, bo zobaczyła małą, polną myszkę, siedzącą na środku drogi. Dzień dobry, czerwony kapturku, odpowiedziała uprzejmie myszka. Dokąd wędrujesz tak wczesnym rankiem? Do babci, myszko. A co masz w tym koszyczku, czerwony kapturku? Ciasto i malinowy soczek dla babci polna myszko. Wstąp na chwilę do mojego domku, czerwony kapturku, a poczęstuję cię czymś bardzo smacznym. Może i innym razem myszko polna, bo mamusia nie pozwoliła mi zbaczać z prostej drogi. Ale u mnie są dziś kluski z makiem czerwony kapturku. Ja bardzo lubię kluski z makiem myszko polna, ale nie mogę pójść do ciebie. Odwiedzę cię, gdy będę szła z powrotem. Do widzenia! Za chwilę weszła dziewczynka do lasu, bo babcia mieszkała w leśnej chatce. Droga była zupełnie prosta i Czerwony Kapturek znał ją dobrze. W lesie był przyjemny chłód, więc dziewczynkę nie męczyła daleka droga. Zaledwie uszła parę kroków, spotkała na drodze wilka. Czerwony Kapturek nie wiedział, jakim to złym zwierzęciem jest wilk, więc nie bał się go zupełnie. Dziewczynka ukłoniła się grzecznie wilkowi. Dzień dobry, czerwony kapturku, rzekł wilk. Dzień dobry, panie Wilku, odpowiedziała dziewczynka. Dokąd to idziesz tak wcześnie, czerwony kapturku? Do babci, panie Wilku. Cóż masz w swym koszyku? Malinowy sok i ciasto dla babci. Wczoraj je właśnie mamusia upiekła, bo babcia jest chora, więc musi mieć coś dobrego do jedzenia. A gdzie mieszka twoja babcia? Już niedaleko stąd. Będzie jakiś kwadran z drogi. Domek babci stoi przy trzech wielkich dębach. Tam jest też taki płot z leszczyny. Wiesz pewnie, gdzie to jest? Wilk pomyślał sobie. Ta dziewczynka będzie na pewno bardzo smacznym kąskiem. Mógłbym ją zaraz zjeść. Ale jak będę mądry, to złapię obie i babcie i wnuczkę. — Odprowadzę cię, kawałek czerwony kapturku — rzekł i poszli razem dalej. Po chwili wilk powiedział do dziewczynki. — Czerwony kapturku, popatrz, jakie cudne kwiatki rosną tu dokoła. Czy nie słyszysz też, jak ptaszki ślicznie śpiewają? Idziesz tak prosto, jakbyś się śpieszyła do szkoły, a przecież tak wesoło i pięknie jest w naszym lesie. Dziewczynka obejrzała się dokoło i zobaczyła, że wilk mówi prawdę. Promienie słońca tak wesoło przezierały przez gałęzie i tańczyły po trawie i tyle cudnych kwiatków było wokoło, że czerwony kapturek pomyślał sobie – uzbieram bukiet kwiatów dla babci. Jest jeszcze tak wcześnie, że zdążę, a babunia bardzo się kwiatkami ucieszy. Dziewczynka pożegnała wilka i zabrała się żwawo do zbierania kwiatków. Z początku zbierała tylko takie, które rosły przy drodze, ale później, kiedy zobaczyła ładniejsze, dalej w lesie, zeszła z prostej drogi i zagłębiała się coraz bardziej w las. Tymczasem Wilk, pożegnawszy się z dziewczynką, poszedł wprost do domku babci. Poznał zaraz chatkę po trzech wielkich dębach i płocie z leszczyny. Zapukał do drzwi. Kto tam? spytała babcia. — To ja, czerwony kapturek — rzekł wilk cienkim głosem. — Przyniosłam ci ciastko i winko. — Naciśnij klamkę i wejdź sam, bo ja jestem słaba i nie mogę ci otworzyć. Wilk nacisnął klamkę i wszedł do izby. Bez słowa zbliżył się wprost do łóżka babci i połknął ją w jednej chwili. Potem ubrał się w jej ubranie, włożył na głowę jej czepek, położył się do łóżka i zasunął firanki. Czerwony kapturek niedługo nadajdzie, powiedział. Mniam, 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 co to będzie za smaczny kąsek, aż mi ślinka do pyska idzie. I oblizał się łakomie długim, czerwonym językiem. Kiedy już czerwony kapturek uzbierał tyle kwiatów, że nie mógł więcej udźwignąć, przypomniał sobie, że ma iść przecież do babci. Dziewczynka zawstydziła się bardzo, że zapomniała o tym i nie dotrzymała słowa danego mamusi. Udała się więc, czym prędzej, do babcinej chatki. Gdy przyszła, zdziwiła się bardzo, że drzwi są uchylone. Zapukała, ale że nikt nie odpowiedział, weszła bez zaproszenia. Jak tu dziś dziwnie u babci, pomyślała. Firanki u łóżka zasunięte? Czyżby biedna babcia była aż tak chora? Nigdy jeszcze nie czuł się tak źle czerwony kapturek w tej izbie. Dzień dobry, babciu! powiedział głośno, ale nikt nie odpowiedział. Może babunia śpi? pomyślała dziewczynka i podeszła na paluszkach do łóżka. Odchyliła firanki. Babcia leżała w czepku zasuniętym głęboko na twarz i tak strasznie wyglądała. Ach, babciu! Dlaczego masz takie długie uszy? Zawołała dziewczynka przestraszona. Żebym cię lepiej mogła słyszeć, brzmiała odpowiedź. Ach, babciu, dlaczego masz takie wielkie oczy? Żebym cię mogła lepiej widzieć. Ach, babciu, dlaczego masz takie wielkie ręce? Żebym cię mogła lepiej chwycić. Ach, babciu, dlaczego masz takie okropne usta? Zawołał czerwony kapturek, płacząc. Żebym cię mogła łatwiej zjeść! Wykrzyknął wilk, wyskoczył z łóżka i połknął czerwonego kapturka w jednej chwili. Potem położył się z powrotem do łóżka. Wkrótce też zasnął i chrapał tak głośno, że się aż po lesie rozlegało. Właśnie przychodził strzelec koło babcinej chatki. Usłyszawszy głośne chrapanie, pomyślał, Dlaczego staruszka tak strasznie chrapie? Muszę zobaczyć, czy przypadkiem nie jest chora. Wszedł do chaty i zbliżył się do łóżka. Zobaczywszy wilka, rzekł: Aha, tu jesteś, stary szkodniku. Już cię dawno szukałem. Nabił strzelbę i miał już strzelić do wilka, kiedy wpadło mu na myśl, że wilk może połknął babcie. Trzeba więc znaleźć sposób, a może uda się ją jeszcze wyratować. Nie zastrzelił więc wilka, ale wziął nożyczki i zaczął przecinać mu brzuch. Zrobił zaledwie kilka cięć. Ciach, ciach, gdy zobaczył czerwoną aksamitną czapeczkę, jeszcze kilka razy. Ciach, 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 a dziewczynka wyskoczyła z brzucha wilka i zawołała. Ach, jak się okropnie zlękłam i tak ciemno było w brzuchu wilka. Potem wyszła babcia z wilkowego brzucha, ledwie dysząca ale cała i zdrowa. Strzelec powiedział do czerwonego kapturka: Czerwony Kapturku, nazbieraj teraz szybko dużo kamieni. Dziewczynka przyniosła kamienie, a strzelec włożył je do brzucha wilka na miejsce babci i czerwonego kapturka i zaszył brzuch z powrotem. Potem wyjęli wilka z łóżka i wyrzucili na dwór. Kiedy wilk się obudził, kamienie ciążyły mu tak okropnie, że poczuł straszne pragnienie. Poszedł do studni, pił i pił, a im więcej pił, tym większe jeszcze miał pragnienie. Pił więc tak długo, że aż pękł. Strzelec zdjął wtedy z wilka skórę i przerzucił sobie przez ramię. Babcia zjadła ciasto i wypiła soczek, i stała się od razu znowu zdrowa i wesoła. Poczęstowała także strzelca i czerwonego kapturka, a czerwony kapturek przyrzekł sobie, że nigdy już nie zejdzie z prostej drogi, jakiej mamusia nie pozwoli. Potem wzięli się wszyscy troje za ręce i tańczyli w kółko, śpiewając. Zły wilk już nie żyje raz, dwa, trzy, już nikogo nie zje raz, dwa, trzy. Bardzo dużo strachu było, ale dobrze się skończyło raz, dwa, trzy.